Patryk Tołkaczewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i co, jutro chyba najbardziej egzotyczny rywal podczas całej gromdy, jeden z najbardziej egzotycznych, jacy się tutaj pojawili, tak? Czyli Saulo Cavallari. No tak, fajnie, fajna walka z zagranicznym rywalem. Jeśli go pokonam, a to mam tylko w głowie, to zapiszę się w kartach gromdy, że jako pierwszy Polak na gromdzie wygrał z obcokrajowcem. No, z byłym mistrzem glory. No, z byłym mistrzem glory, same plusy. Oglądałeś jakieś jego pojedynki, jak oceniasz, jeśli chodzi o umiejętności pięściarskie, tak? Bo nie będę pytał, bo wiem, że kopie mocno, to widziałem i obserwowałem wiele jego walk i ma ten szczególny sposób, ale jak prezentuje się twoim zdaniem, jeśli chodzi o pięściarskie umiejętności? No mam nadzieję, że jutro nie kopnie, będzie tylko chciał bić, także jutro przemówię słowami pięści i będzie dobrze. A wiesz, już były takie pojedynki, które miały być w zamyśle pięściarskie, a nagle kończyły się obaleniami i tudzież wielkimi awanturami. No nie dam się sprowadzić do parteru, także zobaczymy, czas pokaże co będzie. No, ja jestem dobrze nastawiony, jestem wyluzowany dzisiaj, jutro zabawa. Zrobię swoją robotę, jaką mam zrobić, ciężko pracowałem, wiem po co tu jestem, wiem po co to wszystko robię. Tak to wszystko wygląda. Patryk, dwa pięściarskie pojedynki w międzyczasie. To też spowodowało, że wzrosło to doświadczenie, żeby jutro je przełożyć na ringowe zmagania? No wszystko wzrosło, bo ja tak powiem szczerze, że do gromdy numer 5 4 miesiące się przygotowywałem. Miałem operację ręki 7 miesięcy przed gromdą numer 5. No i jakoś to wyszło, że tej ręki nie złamałem znowu. No dzisiaj jestem 10 miesięcy lepszym zawodnikiem, bo 10 miesięcy dłużej trenuję. No i jutro będzie dobry dzień. O co jest największa obawa? O to, że można sobie rozbić rękę i załóżmy pauzować potem przez wiele tygodni. No wiadomo jak jest podczas walk na gołe pięści, że one jednak niosą większe obrażenia. Ja powiem szczerze, nie myślę o tym. Nie myślę o tym, bo jakbym myślał o tym, to bym nie przyjechał tutaj na gromdę. Ja wychodzę jutro się bawić, dać dobrą walkę i to na tyle. Przygotowania, bo też pomagałeś innym zawodnikom z tego, co słyszałem podczas swoich przygotowań gdzieś tam, między innymi, o ile się nie mylę, Japa z wami trenował, tak? Czy... Ja ćwiczyłem z Danielem Więcławskim, Hunterem. Z Hunterem, przepraszam, nie z Japą, a z Hunterem. Dobrze, tak on wspominał. No tak, z moim przyjacielem, jesteśmy wspólnie sparring partnerami. Walczyć nigdy nie będziemy, bo jakieś komentarze były, że Gleba z Hunterem, no nigdy z nim nie będę walczył i tą sprawę wyjaśniłem już. No pomagał mi, z Wasylem też były sparingi w Gdyni, no było fajnie, dobre przygotowania, 12 tygodni. W Gdyni to z kim sparowałeś? Zapomniałem. Kodem Jerzewskim? Nie, z chłopakami z Ring Rider z Gdynia, od trenera Tomasza Laski, także dobre chłopaki, dziękuję im, to na tyle. Teraz przygotowując się do gromdy, jakieś zmiany były w profilowaniu, powiedzmy, treningu, troszeczkę inaczej niż do pozostałych dwóch walk pięściarskich, na których się widzieliśmy na tym eksie? Nic nie było, nic się nie zmieniało, ale motywacja była zdecydowanie większa. Nie wiem czemu tak jest, ale naprawdę gromda, no ciągnie mnie gromda i moja psychika inaczej się nastawia na to i fajnie, że tu jestem. Tak naprawdę twoja popularność zbudowała się poprzez gromdę, bo jak w tym eksie mówią Gleba, no okej, tam wszyscy wiedzą kim jesteś i tak dalej, ale gromda, Gleba, to od razu wszystko gdzieś tutaj ta popularność wyraźnie idzie w górę. No tak, gromda mnie zbudowała, gromda stworzyła Glebę, przez to, że Gleba się dobrze tu pokazał. Dziękuję włodarzom za taką szansę, za promocję, bo naprawdę doceniam to, co dla mnie robią i jutro się im odwdzięczę. W takim razie powodzenia jutro. Sam jestem ciekawy tego pojedynku, bo Saulo Cavallari to jest jeden z takich zawodników, których często oglądałem podczas wydarzeń Glory, wydarzeń, widziałem go w walce z Tomkiem Sararą między innymi, to też pamiętam, Tomek go pokonał. No i co, do zobaczenia jutro i oby się nikomu nic nie stało. Nie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Patryk Tołkaczewski, Gleba. Dziękuję bardzo.